witam na moim kanale Lask Leszcze i coś jeszcze. Ja mam na imię Marcin. Dzisiaj będzie to coś jeszcze. Idziemy nad rzekę Czarną Przemszę. Dziś nie wchodzimy do lasu. Będziemy poruszać się wałem. Zobaczymy, czy na łąkach uda nagrać nam się jakieś sarny. Zazwyczaj tam sobie chodzą. Teraz jesteśmy na obrzeżach Parku Zielona. Udało mi się nagrać właśnie dwie sarenki, koziołka i kozę. Niestety zbyt długo na mnie pozowały. Jest około minus 10 stopni, myślę teraz. Rano było minus 15, wyszło słońce. Jest dość zimno. Ruszam w dalszą drogę i zobaczymy, może po drodze uda się coś nagrać. To oczywiście wam to pokażę. Widzimy się nad rzeką. Mamy trzy sztuki. Śnieg strasznie chrupie. Wszystko słyszą. Bliżej się nie podejdzie. Jesteśmy nad Przemszą. Rzeka ta ma długość trochę ponad 63 km. Swoje źródło ma w Bzowie, dzielnicy Zawiercia. Na tym odcinku, w którym się znajduje, jest to łowisko specjalne, woda krainy Pstrąga i Lipienia. Wędkarze muszą tu zapłacić za jeden dzień wędkowania 35 zł, młodzież 25, a osoby niezrzeszone 45. Czy warto? Musicie tu przyjść i ocenić sami. Wędkowałem tu wielokrotnie i różnie bywało. Zależy, czy ryba była wpuszczona, czy nie. Za mną znajduje się jakiś statku kaczek. Widziałem krzyżówki, łyski, może jakieś czernice. Muszę podejść bliżej i zobaczyć. Idziemy w tamtym kierunku. Tam są łąki, które nas interesują. I zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś sarny na nich. Jest dość późno. Spróbujemy, zobaczymy. Idziemy dalej. Były to łyski, krzyżówki, jakieś pojedyncze czernice.
Rzeka tutaj płynie bardzo leniwie. Idziemy w stronę łąk. A na tej sośnie przede mną siedziała sobie czapla siwa. Poleciała w tamtym kierunku, w którym się wybieram. Więc zobaczymy, może ją tam spotkamy. Ruszamy. Niestety na łąkach już nic nie ma. Siedziała sobie czapla. Nie udało się jej podejść. Bardzo płochliwa. Idę zobaczyć, co pływa po przemszy. I wracam do domu. A jednak wyszła sarenka. Widzę drugą w sosnach. Też zaraz do niej dołączy. Toczy się na nas. Ale są tu przyzwyczajone do ludzi. Zaraz za nimi znajduje się droga, zabudowania. Wchodzą sobie w trzciny. Na łąkach pełno tropów, trochę wieje, jest zimno. Sarenki już zostawiamy w spokoju, nie będziemy ich niepokoić. Zobaczymy, co jest nad rzeką.
Tak wygląda rzeka zimową porą. Powyżej tego miejsca jest zbiornik Kuźnica Wężyńska, oddany w 2005 roku, zwany Pogorią 4. Rzeka tam jest trochę węższa, płynie trochę bardziej wartkim nurtem. Widzę wierzby na brzegach zaczęły już odrastać. Jakiś czas temu było to wszystko dokładnie wygolone. Rosło kilka ładnych drzew, olchy piękne. Już ich nie ma. Tak człowiek poprawia naturę. Właśnie sobie szedłem nad samą wodą i spłoszyłem za tym krzakiem dwa kormorany. Myślę, że jak one już tu zaczną urzędowanie swoje, to z pstrągami będzie całkiem krucho. Poleciały w kierunku, w którym się udajemy. Zobaczymy. Będę bardziej przygotowany. Może się ich nie spłoszy. Pływa kormoran. Jesteśmy lekko pod światło. Niedaleko jazu. Tutaj sobie wylądowały. Na dziś już będę kończył. Zaczęło wiać. W aparacie padły mi dwa akumulatory. Po drodze widziałem jeszcze sarny, nie udało się ich nagrać. Widziałem wiele tropów, kuny, lisa zapewne, bo też go tu nagrywałem kiedyś. Saren. Wydaje mi się, że też, że widziałem trop sarny, którą nagrałem. Na nagraniu widać, jakby utykała na tylną nogę. I taki coś trop znalazłem. Powłóczy prawą tylnią nogą. Jest to zapewne wina właścicieli psów, którzy tu przychodzą z nimi od rana. Psy sobie latają po całych łąkach. I tak to się kończy. Na wiosnę będą tu sarny miały młode. Młode będą pewnie sreżały w tych trawach. I dla wielu może się to źle skończyć. Także przemyślmy to, jak będziemy wychodzili ze swoimi czworonogami na spacer.
Widzimy się następnym razem. Pewnie w Katowicach. Bo trzeba tam jechać, zebrać kamery. Zobaczyć, co ponagrywały. Mrozy były duże. Więc mogło być z nimi nieciekawie. Do następnego razu.